Flaming. Piękny różowy ptak. Spójrz, jaki jest wyjątkowy. Zapraszam Cię do wysłuchania ciekawostek przyrodniczych. Ciekawostki o flamingach. Flamingi odżywiają się głównie planktonem. Urozmaiceniem ich diety są małe rybki, skorupiaki i larwy much. Z reguły jedzą w ciągu dnia. Lubią przebywać w ciepłym klimacie, z tego powodu zamieszkują najgorętsze regiony całego świata. Można je spotkać przy jeziorach oraz ujściach rzek. W Polsce możemy je oglądać w zoo. Większość z nich ma różowy kolor, jednak z natury są białe i szare. Różowa barwa jest wynikiem przyjmowania pokarmu bogatego w składnik o nazwie karotenoidy. Składnik ten występuje w pomarańczowych owocach i warzywach. Flamingi są kojarzone ze stania na jednej nodze. Przez wiele lat naukowcy zastanawiali się dlaczego. Przebywając w wodzie, ich ciało szybko się wychładza. Co pewien czas zmieniają nogę, aby uniknąć wyziębienia organizmu. Flamingi są bardzo, bardzo towarzyskie. Przebywają w licznych koloniach. Taki sposób życia chroni je przed drapieżnikami. Znanych jest 7 gatunków flamingów. Największymi flamingami są flamingi różowe. Osiągają one ponad 170 cm wzrostu. Uwierz mi, to bardzo dużo. Cechą budowy flamingów jest długa szyja w kształcie litery S. Wydawane przez nich dźwięki przypominają odgłosy gęsi. Mama flaminga wysiaduje jajo przez 28 dni. Rodzice małego flaminga dbają o jego ochronę i karmią swojego potomka. Flamingi są bardzo opiekuńcze.